Made it through the fire, how did I survive? Your money, woman, power, got to feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight, Dominik Woźniak, MAPL, ze mną Wielki Bu. Powiedz mi, tak chyba ci ochroniarze trochę nie mieli pomysłu na ciebie, bo zamiast dwóch naraz skoczyć na ciebie, to tak jakby się odbijali jeden po drugim. Bo oni są do ochraniania, nie do atakowania. Powiedz mi, spodziewałeś się, że to tak będzie wyglądać, w sensie, że będzie tak łatwo, no bo Wielki Bu robiący jakieś tam już kołowrotki w walce, to widziałem, że tam już poszedłeś, żeby dać jakieś chyba duże show na takiej zasadzie. To są free fighty, no kurczę, wiesz, jak mam swobodę walki i mogę się bawić, to wiesz, nie chciałem być oprawcą, tylko raczej, no tak jak mówię, bawić się tym, nie? Oni tam, ten jeden tak chyba tam w jednym momencie to tak jakoś go w czubek chyba głowy trafiłeś i on padł. W ogóle nie, ja dwa razy oglądałem powtórkę, w ogóle nie wyglądało, żebyś go trafił, ale ten drugi tą gardę miał chyba całkiem szczelną, bo tam kilka razy dostał i nie chciał się przewrócić. Nie wiem, jak się bije, to takim trochę transie, wiesz, i sam musisz to obejrzeć, nie? A powiedz mi, w ogóle myślisz, że tak z perspektywy czasu to jest dobra opcja na jakieś kolejne walki dla ciebie? No bo jednak to jest coś innego. A patrząc na tutaj nawet ten turniej, który teraz dalej się toczy, to są walki, które chyba no, najbardziej tutaj zapadają w pamięć kibiców. Nie wiem, ja jestem najemnikiem. Wiesz, to nie mi zależy na sprzedaży, mi zależy na moim kontrakcie, nie? Od sprzedaży jest to inny, więc tu wyszło tak, że może ja wykreowałem tą walkę. Jak się sprzeda, to się sprzeda, ale no nie, ja jestem od tworzenia zestawień, nie? Tylko wiesz, ja pytam pod względem takim, że jednak wiesz, no ty nie jesteś gościem, który nie posiada umiejętności, tylko jakiś poziom ma i to niemały. I pytanie właśnie, czy no nie chciałbyś jakby gdzieś rywalizować z takimi osobami, które postawiłyby ci jakiś opór, no bo to był taki typowy freak fight i no generalnie... Tak, to był freak fight, ale następną listę przeciwników raczej... To ja będę dzieckiem do bicia. Tak? A możesz coś zdradzić? Nie mogę. Dobra, no to powiedz mi jeszcze na koniec, jak przedstawiają się twoje plany i jak to ma teraz wyglądać. Masz jakiś kontrakt z Prime'em, czy tutaj powrót do Cloutu, czy po prostu jesteś otwarty i gdzieś, nie wiem, ewentualnie jeszcze w Fame'ie możemy cię zobaczyć? Ja jestem otwarty, ale kontrakt z Cloutem mam, więc, więc wszystkie propozycje, rozmowy kieruję pierwszy do włodarzy, właściwie szefostwa w tym przypadku. Jeżeli jest zielone światło, no to ja cały czas mówię, no mi ma się zgadzać szmal, nie? A szef każe, pracownik musi, nie? Patryk, to się dość ciekawie potoczyło, bo wiesz, jeszcze gdzieś jakiś tam, jakiś czas temu walczyłeś z Lupą na Prime'ie, tak było, wiesz, wcześniej, że gdzieś te walki ci tam odwoływali, a teraz to ty się taką dość kluczową postacią tutaj stajesz w tych freak fightach i generalnie ludzie cię tutaj bardzo szanują i generalnie chcą, tak, bo zbudzasz duże zainteresowanie i takie pozytywne emocje. Jasne, a i to wydaje mi się, że jest potencjał, który Prime przespał. Ja od początku istnienia Prime'u próbowałem uświadomić włodarzy, że możemy z tego coś wykuć, no i co, no i tyle nie kuliśmy. Cały czas słyszałem, że nie teraz, nie ja, a wystarczyło jeden wieczór w konkurencji i jakby się karta odwróciła. Nie? A powiedz mi, no bo wiesz, jakby w tych freak fightach to największe zainteresowanie powodują dymy. Ty w ogóle sobie wyobrażasz taką sytuację, walkę z kimś, kto by cię tak naprawdę zdenerwował? Bo ja sobie na przykład nie wyobrażam ciebie takiego, żeby ci tak jakby styki puściły, jak gdzieś, wiesz, jakimś, nie wiem, Natanowi czy komuś, że poszedłbyś taką bezpośrednią wymianę z kimś, nawet gdzieś ruszył do kogoś. Nie wydaje mi się, że ktoś może mnie bardziej irytować niż mój poprzedni przeciwnik, więc jeżeli tu zachowaliśmy ramy kultury, to wydaje mi się, że jestem zaprawiony w boju. Wydaje mi się, że jakby mnie ktoś tak irytował, to nie umiałbym sprowadzić tego do formy zarobku, no bo to jednak są takie emocje, że jeżeli możemy je temperować, znawiasz temperować, to nie jest naturalne, nie? Więc no, aż takim aktorem nie jestem, nie? Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o Cloud, bo mówiłeś, że masz kontrakt z Cloudem, takim oczywistym wyborem mogłaby być walka z Labrygą tutaj. Czy ty na takie starcie byłbyś chętny? No bo jednak ten poziom umiejętności, no tutaj trzeba było formułę wybrać tak, żeby to
to wam pasowało, ale myślę, że naprawdę by to było świetne starcie. Tak, i dawno już o tym gadaliśmy, nawet już rozmawialiśmy o tym chyba z Labrygą sprzed Free Fightów. I no co, Labryga leczy nogę, więc nam nie wiem, czy będzie na marzec gotowy, ale na następną edycję trochę sam na to liczę. A co szefostwo decyduje, to wiesz, no my jesteśmy najemnikami, nie? Dobrze, dziękuję ci bardzo. W takim razie życzę bardzo dużych zarobków i będziemy się pewnie bardzo dziękuję, ale ja życzę ci wyświetleń. Dziękuję bardzo, dziękuję. How did I survive? Your money, women, power, gotta feel alive. Talent don't expire, she can feel it through the night. It's a different sight.